はグレー、ゴールド、新色のミッドライトグリーンと合計で、上限は16.5ワイト、19.5ワイトをご用意いたしております。ぜひお気軽にお近くのフォーマットスタッフまでお声掛けください。これがボタン一つでも可能になったのです。かなり便利ですよね。Thank you.
tamę punktą, tu mamy sferę lecącą od dołu, jak gdyby z poprzedniego eonu. My patrzymy na taką sferę, to jest sfera z czarnej dziury tutaj. Jakie jest przecięcie dwóch sfer? Okrąg. W związku z tym my na niebie powinniśmy widzieć takie kropelki na kałuży, takie koła, które pochodzą z poprzedniego eonu, który wyprodukowany został później albo wcześniej. Większe zderzenie, mniejsze zderzenie. My sobie powinniśmy widzieć takie kropelki. I my z kolegami, jeden z szabotek z Nowego Jorku, napisaliśmy pracę, teraz ją poprawiamy, ponieważ mamy lepsze obliczenia, że wydaje nam się, że widzimy takie koła, ale ponieważ mamy jedną mapę, to nie możemy w sposób rozsądny przy tym powiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo, prawda? Jak mamy jedno zdarzenie, to nie ma pojęcia prawdopodobieństwa. Jeżeli ktoś to wierzy, że takie koła istnieją, to powie, że po naszej pracy tak one istnieją. Jak nie wierzy, to powie, one i tak nie istnieją. W związku z tym jesteśmy w trakcie wyjścia. I to my poszukujemy w jak mówię, do tego powinniśmy wypuścić taką pracę. Podsumowanie. Ogólna teoretyczność i teoria cząstek elementarnych to konieczne jest powiązanie tych dwóch prawdopodobieństw statystycznych. Wszystko mówię, wcześniej już nie. Stan obecny i odległy w przyszłość. To ortodoksyjne podejście, że wszechświat będzie coraz bardziej silny i pusty, aż do ostatecznego, ciekawego końca. Inna koncepcja to jest, że wszechświat się odtworzy z cząstek bezmasowych, natomiast z cząstek jedynie bezmasowych, w związku z tym, jeżeli chcemy tego doczekać, musimy radykalnie schudnąć. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce zakwestionować te twierdzenia? Ja mam bardziej pytanie odnośnie tego bozonu Higgsa. To był swego czasu bardzo głośny temat i ja w jakiś sposób próbowałem własnymi siłami to ogarnąć, ale ponieważ te siły są ograniczone w pewnym stopniu, to tutaj chciałbym zadać pytanie. To, do czego ja doszedłem, to, że bozon Higgsa jest swego rodzaju emanacją pola Higgsa, które nadaje wszystkim, znaczy wszystkim tym cząsteczkom, które mają masę, nadaje im tą masę. I to jest tak, codziennie rzeczą z praktycznego punktu widzenia określamy masę jako zależność siły i przyspieszenia, ale w jaki sposób z punktu widzenia tej teorii związanej z tym bozonem Higgsa, w jaki sposób jest przez tą teorię masa definiowana? Więc tak, po pierwsze nie wszystkim cząstkom, to znaczy to, co w badaniach się pojawiało, że pole Higgsa jest źródłem masy we wszechświecie, prawda? Całej masy we wszechświecie jest kompletnie nieprawdą. Dlatego, że cząstka pole Higgsa, prawda? Pole Higgsa, które wspomina, pole Higgsa wydaje na całą przestrzeń. I teraz ona nadaje masę, zaraz powiem, jak to sobie można wyobrażać mniej więcej, elektronom, kwarkom, powiedzmy, nie nadaje fotonowi. I natomiast głównym źródłem masy we wszechświecie, w każdym razie świecącej, są protony i neutrony. Pole Higgsa nie nadaje masy protonom i neutronom, jest to z innego mechanizmu. Jest to z mechanizmu tak zwanego łamania spontanicznego symetrii chiralnej, a nie z mechanizmu, trzeba mówić, prawda, Englanda Higgsa. To jest cząstek Higgsa, ale mechanistycznie krzepanki. Zresztą pana Englanda bardzo dobrze znam, więc będę się opierał na tym mechanizmie, prawda, Englanda Higgsa. Zresztą jest zgodny z historyczną prawdą. Otóż, jak to działa? Wyobraźmy sobie światło. Światło mamy, o, tu, doskonale. Wpada nam światło. I teraz co ono robi? Ono przechodzi, powiedzmy, przez szkło, mówimy o wodzie, tak? Ono normalnie poruszy się z wielkością światła. Wchodzi do wody. I co ono robi? I z falę wtórną, tak, no bo rozprasza się trochę, powiedzmy, generuje falę wtórną i razem z tym fotonem i pierwotnie całe spektrum fal wtórnych. Otóż jak się spytamy, gdzie jest centrum tej paszki falowej już tak jak gdyby, to centrum porusza się z mniejszą prędkością niż foton, mimo że foton cały czas porusza się z prędkością światła. Między tymi centrami jak gdyby, tak. W związku z tym mówimy, że światło spowolniło do C dzielone przez złączenie załamania, czyli tam 1,6, czy tam ile się zdawa. Otóż to spowolnienie jest tak, jakby foton się przedzierał przez wodę, generując falę wtórną i w sumie jest to opóźnienie, tak? Mimo że foton między tymi rozproszeniami, jak dążę z kogoś światła. Co robi pole Higgsa? Pole Higgsa działa podobnie, tylko nie spowalnia cząstki, tylko jak gdyby one zaczynają się zachowywać jak masywne. Czyby nie było pola Higgsa, to leci sobie elektron z prędkością światła. Teraz wstawiamy mu pole Higgsa. Co on robi? On zaczyna się przedzierać przez to pole Higgsa, stary z poziomią. Zaczyna się zachowywać tak, jakby miał masę. To nie jest dokładnie to, bo to nie spowalnia, tylko nie wiem, czy ustawa sypa, to jest ten przedzierać się i dlatego zachowuje się cząstka. Teraz foton, który nie oddziałuje z pola Higgsa, nie jest tylko